Siemano, tu Blue. Zapraszam na Remord. Słuchajcie, jak tylko odpaliłem grę, od razu dostałem trzy komunikaty o grypie, ale to za chwilę, bo najpierw chciałbym nazwać naszego nowego kolonistę, którego w ostatnim odcinku pozyskaliśmy, wylosowane z listy z followerów na Twitchu. Zapraszam tam również na Twitcha jak najbardziej. Piterek z KSS. Będziemy na ciebie mówić Peter. Mamy nowego kolonistę. Co chodzi z tą grypą? Trzy osoby nagle dostały grypę. Będzie problem, powiem wam. Będzie problem, naprawdę będzie problem z tym. Nie mamy łóżek medycznych, nie mamy nawet szpitala. Za specjalnie. Kto choruje? Choruje Matiop. Matiop. Przeróbmy więc łóżko Matiopa na łóżko medyczne i każmy mu się odpocząć. Choruje kto? Choruje Euhashi. Przeróbmy więc to łóżko na łóżko medyczne i on w sumie na razie leży, więc niech leży. I choruje Adimaxas. Przeróbmy więc to łóżko na łóżko medyczne. I każmy mu też odpoczywać. Kto może się nimi zająć? No, mieliśmy naszego nowego doktora, Petera. Także Peter się nimi zajmie. Niech oni tylko trafią do tych łóżek. I on już wziął szybko apteczkę i leci ją podać Euhashiemu. I w sumie dobrze, że podaje tą lepszą. Dużo nam ich nie zostało. Ale żeby się szybko pozbyć grypy, myślę, że to będzie dobra decyzja. Myślę, że to będzie dobra decyzja. On zresztą zaraz się też pewnie zajmie od razu Adimaxem, zajmie się od razu Matiopem. 12 godzin do kolejnego leczenia. Muszę o tym pamiętać, zawsze mam problem z zapamiętaniem tego, a gra o tym nie podpowiada, nie ma żadnego notisu o tym. Na drogą trzeba by zabrać to drewno z tej sypialni, bo jest trochę syf. W sumie damy Peterowi, jak skończy się nimi zajmować, to niech Peter zabierze z nich to drewno, bo to bez sensu. Śpisz sobie, kurczę, na poduszce masz belkę drewna. Niezbyt wygodna poduszka, nie ma co. Handlarz. Dawno nikt nas nie odwiedzał. No, tędy nie wejdziecie, muszę wam niestety z przykrością to powiedzieć. I mam nadzieję, że nie będziecie też przechodzić przez nasze pułapki. Zaraz zresztą kogoś wyślemy. Peter, czekaj. Euhashi, ty się połóż. Peter, ty chciałbym, żebyś przeniósł to drewno. Kto może z nimi rozmawiać? Kto byłby naszym najlepszym negocjatorem? Ktoś, kto byłby dobrym wardenem? Więc generalnie nie mamy za bardzo wyboru. Euhashi, który śpi. I Axo, który nosi żelazo w tym momencie z drugiego końca mapy i niesie go 6 sztuk. Oszałamiające 6 sztuk żelaza. Mam sporo srebra, więc chciałbym z nimi pohandlować. Wyślę więc szybko Axo do tego handlarza, niech on z nimi pohandluje. Gdybyśmy grali jakimiś psychopatami, można by pomyśleć o tym, żeby ich zabić i okraść ich. Szczególnie, że to jest po prostu banda brudasów, banda dzikusów, ale nie mamy jeszcze wieżyczek. Więc nie bardzo możemy sobie z nimi jeszcze poradzić, nie? Jeszcze musimy niestety z nimi żyć pokojowo, z tymi brudasami. Ale tu zobaczcie, kurde, gościu ma zajebiste dredziochy, no naprawdę. Chcieli chyba wejść starymi drzwiami, ale jakoś tak gra nie zarejestrowała, że tam już nie ma wejścia. I dobrze dla nas, gdyby wchodzili jeszcze bramą, zginęliby, kurczę, wszyscy na tych pułapkach i byłaby masakra. Także nie jest źle. Peter się zajmuje teraz tutaj ludźmi. Okej, co moglibyśmy... Moglibyśmy od nich kupić szczury. Wow, teriery, które się nie dają na nic poza kapciami. Mógłbym sprzedać naszego huskiego, co byłoby trochę niemiłe. Mógłbym sprzedać czekoladę za dość dobrą kasę. Ale kasy nie potrzebuję. Nie chcę też sprzedawać za bardzo jedzenia, bo nie mamy posadzonego nowego. A nie mamy też... Nie wiem, jakie będą zapasy na zimę potrzebne. Kupię komponenty. Komponenty zawsze warto kupić. Duże ilości skóry mam.
ale to się może przydać. Nie zabiera mi to tak bardzo dużo miejsca. Lekarstwa. Wiecie co? 35 za lekarstwo. Wow. Niby robię swoje własne, ale wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Dobra cena na żelazo. Bardzo dobra cena na żelazo. Ale jakbym chciał kupić całe, to by mnie to wyszło... Ile? 900? To nie. To nie. To dzięki. Kilka bloków, piwo, drewno mógłbym opchnąć. Stare spodnie. Shoddy. To sprzedajmy. Niech będzie. Spodnie z klofa też mogę sprzedać. 51% na nich jest. To jest niby 98-99, ale bardzo kiepska jakość. No te spodnie są normalne, mając te 100%, to ich nie sprzedam. Złoto. Wiecie co? Złoto to ja wiem, że nam się przyda. Na pewno złoto by nam się do czegoś przydało. Ach, odpuszczę na razie. Dobra, nic od nich nie kupiliśmy. Poza komponentami nie za wiele tego, nie? Kilka komponentów i to wszystko. Nie bardzo też jest co sprzedawać, więc spoko. Ten klof trzeba stąd zabrać. Trzeba bardzo dużo rzeczy zacząć przenosić do magazynów, naprawdę. Węd? Skąd się tu wziął węd? Musiałem gdzieś kliknąć coś w jakimś przypływie radości klikania. Naklikał się węd i się zrobił, no trudno. Peter bardzo dobrze dba o swoich pacjentów, bardzo mnie to cieszy. Bardzo wolno rośnie immunity, muszę powiedzieć. Bardzo wolno rośnie immunity. Minęło 5 godzin, a im immunity wzrosło ile? Parę procent? Kurde, coś czuję, że oni z tą grypą to będą uziemieni na długo. A wiem, jak wyglądają choroby w Rimordzie. Serio. Nic dobrego. Wyciągnę ich z łóżek tylko na wypadek, gdyby mieli nas tutaj zaatakować bardzo poważnie. Okej, posadziliśmy trochę ryżu, fajnie. Axo, chciałbym, żebyś zabrał ten klow do bazy. Weź ze sobą Petera. Nie ma czasu teraz na zajmowanie się pierdołami, więc zajmijcie się rzeczami potrzebnymi. Ail, czy ty nie możesz posadzić tu ziemniaków? Dlaczego nie? Tutaj to plant. Coś jest nie tak z tym polem, wiecie? Coś się tutaj spierniczyło z tym polem. Słuchajcie, skasujmy je. Co to jest za... piasek? Okej. Okay. To nie miał być piasek? To nie miał być piasek. To miało być co innego. To nie był piasek. Co się stało? Chyba mod mi zepsuł glebę? Ciekawa opcja. No czekajcie, zone, growing zone. Ha! Okej. Okay. Czyżby z gleby zrobił nam się piasek? To jest ciekawa opcja. Dopiero teraz doszedłem, dlaczego oni tego nie robią, nie? Dlaczego tu się nic nie dzieje? Ha. Nie bardzo można z tym coś zrobić w tej chwili. Czyżby coś się w modzie zmieniło? Niech no ja poczytam. Niech no ja poczytam mod. Zobaczmy to sobie. Warsztat. Warsztat tilted soil. Nope. To jest jakiś ciekawy mod. No nic, ja sobie tego będę musiał poszukać, ale ewidentnie mamy problem.
Ewidentnie mamy problem, jeśli chodzi o... O ten piach, zastanawiam się, co z tym teraz zrobić. A, mam, dobra. Znalazłem. Tilted soil. Tilt soil, nie tilted. Okej. Book. Tilt soil turned to sand. The definitely must change which broke current save. It should be fixed now. If anyone has saved or you are playing permadeath mode, you can enable dev mode in the menu and set terrain to tilt soil. You can enable dev mode even when playing, then using the buttons on the top of the screen you can find the menu of dev tools. Search box to find set terrain and in that menu click tilt soil, either one. Your mouse now manually places tilt soil anywhere you click on any terrain. Okej, czyli musielibyśmy włączyć dev mode'a i po prostu ręcznie to zamienić. Czyli tak, zmieniono nazwę pola, co sprawiło bug, który generalnie mocno temat zamienił. Czekajcie, bo mamy jakąś awarię, jeśli chodzi o Adimaxa, co mu się dzieje. Ciasno, źle się czuje, chory, zginął więzień, obrzydliwy szpital w ciemności, kiepska sypialnia. What? Stary, no nie narzekaj, no. Co ja poradzę, że masz grypę? No to jest niestety wada, jeżeli oni w tej sypialni muszą spędzić bardzo dużo czasu, to te modyfikatory negatywne zaczynają się bardzo na siebie nakładać. No dobra. Szczerze mówiąc, na ten moment nie wiem, jak włączyć dev mode. Będę to musiał zrobić pomiędzy odcinkami. Ale przynajmniej teraz wiem, dlaczego nie sadzimy. W ogóle jakoś tak nie zarejestrowałem tego, że mi ta gleba się tutaj zmieniła. Ja to sobie poprawię w takim razie, skoro to jest taka prosta sprawa. Zrobię to między odcinkami, no a na razie zajmijmy się leczeniem... leczeniem grypy. Ekipa naszych sąsiadów stwierdziła, że będą chcieli skorzystać z naszej jadalni. Nie wiem, czy się to nie skończy źle. Oby tylko chodzili... No nie idą w sumie te, nie? Gdyby chodziły... Ale te mufalo idą. Nie wiem, czy mufalo przejdą tędy, czy pójdą naokoło. Generalnie oni używają drzwi, bo oni mogą, więc... No, może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Okej, zaczęła się kolejna fala leczenia grypy. 47% immunity, Matiop, ile ty masz? Pokaż. 49%, bardzo ładnie. Teraz trzeba będzie Adimaxowi podać lekarstwo. Zastanawiam się, jak długo ten piach tu miałem. Będę musiał chyba obejrzeć poprzednie odcinki i zbadać temat. Nie, aż mi się wierzyć nie chce, no. Aż mi się wierzyć nie chce. No niestety, tak to jest z modami, tak to bywa. Dobra, oni sobie zjedli. Zobaczmy, co zrobią mufalo. Czy mufalo sobie poradzą z naszymi drzwiami. Na szczęście wszyscy przeszli normalnie i nikt nie zginął na pułapkach. To jest plus. To jest plus. Za chwilę Adimaxas się załamie. On jest bardzo blisko załamania. Bardzo blisko załamania jest też Matiop. Euhashi nie tak bardzo. Euhashi nie tak bardzo, ale generalnie dobrze tu się nie dzieje. Nie da się ukryć. No i trzeba będzie więc pomyśleć o jakimś takim permanentnym szpitalu. No i mamy załamanie Matiopa. Myślałem, że pierwszy załamie się Euhashi. Problem jest taki, że Matiop teraz wstanie z łóżka. Na szczęście zdążyliśmy mu podać lekarstwo. Ale no jest to problem. Zdążyliśmy wszystkim podać lekarstwo, więc jest bardzo dobrze, jeśli o to chodzi. Peter jeszcze pracuje. Nie wiem, czy to nie jest pora, żebyś poszedł jednak spać. Także przerwę ci to. Idź spać. Bo potrzebujemy wszystkich sprawnych na jutro. Szczególnie lekarza. Jeżeli Matiop nagle gdzieś tam zemdleje, upadnie, trzeba będzie coś z tym zrobić.
Gdzie by zmieścić szpital? Tak tutaj mi pasuje. Wyciąć tą skałę i tutaj zrobić szpital. Odzyskali, zdobylibyśmy trochę slejtu na cegły. Pozwoliłoby nam to wzmocnić trochę mur, na przykład puścić drugą linię tutaj. No to będzie obszar, gdzie będzie największy ogień tu. Można by pomyśleć, no. Można by pomyśleć. No dobra, czekamy na dzień. Czekamy, aż Adimaxes się w końcu załamie. I myślę, że to będzie bardzo, bardzo niedługo. Szczególnie, że jest teraz na przykład bardzo głodny i trzeba go nakarmić. Nie ma kto to zrobić. Matiop jest najedzony. Euhashi jest nienajedzony. 53%. Strasznie długo ta grypa się będzie ciągnąć. Nie bardzo mogę coś na to poradzić, szczerze mówiąc. Ale wiecie co? Na razie będziemy musieli i tak... Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Chyba nie. Chyba trzeba to było zostawić, to pole, bo teraz nie będę go mógł zrobić. No dobra, zostawię to. Nie będę już psuł. Bo zrobienie tutaj pola jest niemożliwe. Nic się nie dzieje. Na piasku nic się nie dzieje kompletnie. Nie można tam sadzić na piasku. Czy ktoś ich nakarmił? Nikt ich nie nakarmił. Peter, kurde, bo ci pacjenci z głodu umrą. Ty śpisz, wypoczywasz. A oni co? Nakarmią. Poszedł po jedzenie? Poszedł. Nie wiem, zawsze choroby w Rimworldzie sprawiają, że dużo cieplej się robi. Matiop potrzebuje leczenia. No, on na szczęście ma wysoki poziom immunity, więc jeżeli jakiś czas... To nie jest dobry pomysł, szczerze mówiąc. Unreal? Skąd? Czemu miałem surowe mięso na sobie? No nieważne. Axo idzie robić cegły. Wiesz co, zanim zrobisz cegły, przenieś to. Unreal, chciałbym, żebyś... Order Harvest. Tylko te, co mają 100%, nie? To ma 100%. Wow. Kilka będzie miało 100%. Czemu growth rate jest taki kiepski? To ze względu na piasek? Fertility 6% jest na piasku. Wow. Czyli zamiast 200% fertility, które powinienem mieć w ramach buga, mam 6. A ja się dziwię, gdzie mam. Wow, Blue. Wow. Nie mogę sobie z tym poradzić. Nie mogę się z tym pogodzić. A mówię, naprawę między odcinkami. Serio. Axo robi cegły. Nice. To dobrze, to dobra informacja. Mógłby ewentualnie przynosić stale, ale wiecie. Coś za coś. Nie można mieć wszystkiego. Znamy się nad opcją taką, że gdybyśmy na przykład potrzebowali miejsca na magazyn, zawsze możemy tą ścianę przesunąć o jeden w dół, odblokowuje nam się trochę miejsca i wtedy otworzyć tutaj drzwi. Przeniesiemy tylko ten klimatyzator na dół i zrobimy wejście na pokoje tutaj. Będzie ok wtedy. Jak tam Matiop? 63% immunity, 49% flu, no. Szczerze, trzyma się lepiej niż ci, którym podajemy lekarstwa. Zaćmienie słońca. Mamy zapasy energii, to nie problem. Gdyby były wybuchy na słońcu, wtedy wszystkie nasze zapasy energii poszłyby w cholerę. To by było niefajne. Andri, gdzie idziesz? Po drewno? Aż taka nuda?
Najwyraźniej. Najwyraźniej. Dopóki nie wynajdziemy wieżyczek, to tak naprawdę nie mamy większych poborów w prądu. Także z prądem przez jakiś czas będziemy ok. Ok, mamy już obedience u psiaka. Teraz musimy go nauczyć release, potem rescue i haul. Realnie rescue nie jest jakieś bardzo ważne. Najważniejszy jest haul, ale to jest ostatni etap treningu. Matiob dalej jest załamany. O dziwo, Adimaxes się nie załamał. Ten jeszcze się załamuje od tego niewinnego więźnia, który zginął, no. To już nawet, kurde, Peter, który go pamiętał, który był jego kolegą, nie pamięta tego, że jakiś więzień nam zginął, a Euhashi jeszcze to roztrząsa, no. Serio? No ta grypa da się nam nieźle w kość, powiem wam. Chyba, żebyśmy ich po prostu wypuścili z łóżek, nie? Czy Matiob się uspokoił? Tak, odzyskaliśmy kontrolę nad Matiobem. Jest bardzo okej. Dostał leczenie. Wiecie co, ja ich chyba nie będę trzymał w tych łóżkach, tak? Ja ich chyba puszczę, niech oni sobie chodzą. Ja akurat jak to zrobiłem, to chyba Adimax potrzebuje leczenia, tak jest. Okej. I Adimax i Euhashi akurat w tym momencie potrzebują leczenia, więc niech się Peter tym zajmie. Kończy nam się apteczka. Ta grypa zjadła ogromną ilość naszych apteczek. A jak wiemy, nowych tak łatwo nie zrobię. A mogłem kupić od tamtych gości, no? Czy mam jakieś setki? Nie. Żadnych setek nie mamy. Peter, wyleczyłeś ich? Dobra. I tak jak mówiłem, niech oni sobie chodzą. Nie będę się upierał przy tym. Wydaje mi się, że zapas immunity jest dość dobry. Słuchajcie, skończymy na tym odcinku. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy ze względu na tego buga. Postaram się go naprawić. Zobaczymy, czy go w ogóle się uda mi naprawić. Także z tego tytułu ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ale za to w kolejnym odcinku troszeczkę będzie więcej. O, tak się umówmy. Dzięki za oglądanie. Proszę o lajkowanie, subskrybowanie, tak dalej, YouTube'owe rzeczy. Cześć!